pierwszym odcinku, rozumiem. Jeszcze nie. Jesteśmy blisko, ale najgorsze to jest tak naprawdę ta otwarta przestrzeń. No to tak naprawdę ta droga w tym momencie utrzymuje bardzo. Tak, no bo to na czas IPR jest, nie na czas, tylko na filmowe jest. Weź mi wyciągnik, Krzychu, jak możesz, mam tutaj pozostmet. Próbuję ten. Ja cię ochotę w ogóle tak coś bardzo przydatnie. No pozostmet w ogóle nie reagował. Sprawdziliście, jak on oddycha? Ja mam jeszcze raz, dwa, trzy. Да. Все, все. О. Co mówisz ludziom, którzy na ciebie krzyczą, że to nie nasza wojna? Teraz już nie wchodzę w polemikę. Kiedyś próbowałem ich przekonywać, kiedyś próbowałem szukać kontrargumentu, natomiast to szczucie nas, ludzi angażujących się w ten konflikt na Ukrainie w jakikolwiek sposób, w moim mniemaniu jest szczuciem rosyjskim, systemowym, skalkulowanym na to, by po prostu obniżyć nasze morale i energię, którą możemy wykorzystać na pomoc, przekierować na walkę z trollami, na walkę z naporem tych złych języków. Dlatego nie robię tego. Robimy dalej swoje. Ale to jest nasza wojna, czy nie? To jest na pewno moja wojna. Nie chcę mówić, że jest to wojna Polski, ale śmiało mogę powiedzieć, że jest to wojna całego wolnego świata i wartości, które my wyznajemy. Dlatego, że po drugiej stronie barykady, po drugiej stronie przeciwnik neguje na wszelkie możliwe sposoby te wartości. Robi to od 14 roku, kiedy ta wojna się zaczęła. Ta wojna nie zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Jeżeli ktoś tak uważa, to jest ignorantem i robi to tylko i wyłącznie po to, by nie dopuścić wyrzutów sumienia z tytułu braku wsparcia dla Ukrainy, czy braku potępienia dla Rosji z chwilą, kiedy do tej wojny doszło. Więc bezwzględnie od 10 lat, podkreślę to jeszcze raz, Rosja pokazuje, że nie jest częścią świata cywilizowanego albo, że nie jest to ta cywilizacja, jaką my reprezentujemy. Okej, ale to, co ty robisz, to nie jest polityka. Ty jesteś daleki od polityki. W sensie jedziesz na front, wskakujesz w okopy i twoją pierwszą myślą to nie jest to, że staje po ich światłej stronie świata, Rosja jest niedobra. To nie są twoje myśli. Ta wojna to jest coś bliżej ciebie. Dla mnie to jest walka o życie moich przyjaciół, kolegów. Dla mnie to jest odpowiedzialność teraz za moich ludzi, którzy być może mają inne motywacje, ale są w tych okopach, podejmują to ryzyko. I dla mnie teraz jest to osobista krucjata. Kiedyś była to wojna tylko i wyłącznie światła z Mordorem. Teraz tak, jest tutaj bardzo duży
mój własny, osobisty motywator w postaci troski o moich najbliższych. Natomiast dalej nie wykluczam tej motywacji, która mnie tam przygnała w oko po 10 lat temu, że tak po prostu trzeba się zachować jak człowiek przyzwoity, trzeba zrobić wszystko, co tylko możemy, po to, by w, mówiąc trochę biblijnie, w godzinie próby na sądzie ostatecznym można było sobie powiedzieć, że tak, zachowałem się tak jak przyzwoity człowiek, który ma narzędzia ku temu, by czynić dobro, po prostu się zachował. Ale ty, kiedy pojechałeś te 10 lat temu, to też nie było walka z Mordorem i tak dalej, tylko to tam kierowała w pewnym sensie ciekawość. Moja motywacja zmieniała się na przestrzeni 10 lat. Pojechała ciekawość, dlatego że byłem niejako ofiarą rosyjskiej propagandy. Ja szczerze wierzyłem w to, że na Ukrainie trwa banderowska rewolucja, która jest między innymi podsycana przez Zachód, który jątrzy, że mamy do czynienia z czymś, co może być też zagrożeniem dla Polski. Z chwilą, kiedy 10 lat temu pojechałem jako obserwator jednej z fundacji międzynarodowych do Mariupola akurat wtedy i zobaczyłem to na własne oczy, dotarło do mnie, że świat nie jest czarny i biały i dotarło do mnie, że no mam tutaj do czynienia nie z ruchem wyzwoleńczym Donbasu, a mamy do czynienia z wojną, normalną wojną, nie tak pełnoskalową jak teraz, ale jednak. I od tamtej pory kierowały mną ciekawość, chęć dowiedzenia się więcej prawdy o tym konflikcie. Zauważyłem, że media bardzo mocno zniekształcają ten obraz w jedną, w drugą stronę. Chcesz wiedzieć sam, pojedź, zobacz. Chęć też uzupełnienia adrenaliny, chłopięcych marzeń o wojnie, chęć sprawdzenia się poprzez faktycznie poczucie obowiązku, poprzez faktycznie chęć systemowej pomocy poprzez teraz osobiste zaangażowanie na rzecz moich bliskich i tych, z którymi pracujemy. Ja pamiętam, że opublikowałeś bardzo dramatyczny wpis na Facebooku, kiedy po prostu nie zdążyłeś pojechać do Kiszki, do twojego przyjaciela, tak można chyba to nazwać. I to już jest z tym chyba najciężej sobie radzić psychicznie. Ze stratą, bo to był bliski człowiek, tak? Wiesz, to są takie chwile, gdzie już nie tracisz kogoś, kogo znałeś, tylko tracisz część siebie. I to są jeszcze takie chwile, które bardzo mocno negują to, że czas leczy rany, bo minęło od śmierci Kiszki ponad 1,5 roku, a ja dalej mam wyrzuty sumienia, że kiedy nagrywał mi swoją ostatnią wiadomość, bym jechał do nich szybko, bo jest bardzo ciężko i że mogę się nie wyrobić. Dalej mam wyrzuty sumienia, że się spóźniłem, że się nie wyrobiłem, że go nie zobaczyłem przed śmiercią, że nie byłem z nim, kiedy zginął. Ale kiedy on pisał, że jest ciężko, spiesz się, bo możesz nie zdążyć, to nie zrozumiałeś tych słów w ten sposób. Tylko tam zawsze tak do siebie po prostu mówicie, tak, że oswajacie tą śmierć, ale wtedy nie spodziewałeś się, że naprawdę nie zdążysz. Nie spodziewałem się, że nie zdążę. Nie spodziewałem się, że to się rzeczywiście wydarzy przez długi czas, dopóki nie pojechałem tam osobiście na to miejsce i nie zobaczyłem go wśród kolegów, wypierałem to z głowy. Natomiast jak tylko zaczęła się kontrofensywa zaporowska, od pierwszych godzin tej operacji widzieliśmy, słyszeliśmy i czuliśmy śmierć w powietrzu. I było tak ciężko. Opowiedz coś o nim, bo to jest bardzo nietypowa postać. Ja lubię o nim mówić, że to jest poeta z karabinem. Kiszka to jest osoba, która wychowała się w małym wiejskim domu pod Iwano-Frankowskiem. Kibic piłkarski, działacz organizacji patriotycznej, osoba, która pracowała w Polsce i na własnych nogach poszła na granicę z Ukrainą po to, by wcielić się do armii, kiedy wybuchł konflikt pełnoskalowy. Przez rok walczył w oddziale zajmującym się dronami, w oddziale zajmującym się moździerzami.
mógł tam bezpiecznie dotrwać końca wojny, rażąc Rosjan z znacznej odległości, stwierdził, że nie będzie chował się za plecami swoich kolegów i poszedł razem z nimi walczyć do oddziału szturmowego, do pułku Gerz. No i tam zginął. Taki był. To był mały, uśmiechnięty człowiek. Kiedy go poznałem pod Chersoniem, kiedy pojechaliśmy tam zaraz na początku wojny pełnoskalowej, kiedy go poznałem, to miałem wrażenie małego chochlika, małego diabełka, takiego uśmiechniętego, któremu cieszyły się oczy. Diabełek, ale on był bardzo wierzący. Tak. Na jego kamizelce wisiał różaniec. I pisał wiersze. Tak. Światosław Kiszka pisał wiersze. To były piękne wiersze, sam je recytował. To była osoba o bardzo wrażliwej duszy. Młody człowiek z zasadami i przede wszystkim to był wodzirej tego środowiska. Z chwilą, kiedy Światosław zginął, wielu chłopaków nie poradziło sobie z tym psychicznie i straciło wolę do walki. Ty znajesz, druże, co takie wina? Чи знаєш про її безмежну силу? Чи бачив ти яскраві вибухи гармат, які працюють без зупину? Коли не з кави починаєш день, коли в обід летять снаряди, а увечері сидиш серед людей, які ріднею встигли стати. Війна жахлива, люта та болюча, руйнує села та міста, та тільки тут ти вчишся цінувати братерство, щирість та своє буття. Jest taki wiersz, cały świat śpi spokojnie i nie wie, że na wojnie nie jest jak w żołnierskim śpiewie. Ja potrzebowałem 9 lat, żeby to zrozumieć. Zaczęło się od Ukrainy, ale była też Syria, był też Irak. Natomiast dalej nie było czegoś, co obciążyło mnie na tyle mocno, bym uważał, że wojna i ja na tej wojnie obciąża mnie psychicznie i może zrobić mi krzywdę. Dopiero po doświadczeniach pełnoskalowego konfliktu, dopiero po doświadczeniach Bachmutu, a już w szczególności Zaporoża, dotarło do mnie, że ten konflikt niszczy nie tylko ciało, ale i duszę. Cały czas podkreślasz wagę tego, że tam są twoi bliscy, ale tych bliskich jest coraz mniej. Ile z osób, które, wiem, że żołnierza nie wolno pytać o takie rzeczy, ale ile osób, z którymi zaczynałeś tam pracę, działalność, czy możesz jesteś w stanie w ogóle policzyć na palcach jednej ręki ludzi bliskich, którzy tam zostali? Czy raczej robisz to w imię też pomszczenia ich? Czy uważasz, żeby musisz tam być, żeby ich śmierć nie poszła na marne? To jest trudne pytanie. Kiedy pytasz mnie o to, ilu moich bliskich zginęło, a ile tych bliskich tam jest, to przewijają mi się teraz w głowie obrazy, portrety. Tych, których zdjęcia widziałem jeszcze parę dni temu i być może zobaczę za parę dni, i tych, których zdjęcia widziałem parę miesięcy temu, parę lat temu, parę dni temu, ale ich zdjęć więcej nowych nie zobaczę, dlatego że ich razem z nami nie ma. Być może kiedyś siądę, być może kiedyś usystematyzuję o nich wiedzę, być może kiedyś będę chciał w jakiś sposób ich wszystkich upamiętnić. Teraz nie jestem w stanie, dlatego że rachunek nie jest zamknięty. Ja wiem, że każdy kolejny dzień może tych obrazów dołożyć. Czyli ty masz świadomość tego, że nie tylko ty jedziesz tam i możesz nie wrócić, tylko jak w ogóle sobie z tym psychicznie radzić, że ciężko jest to osobie, która nigdy tam nie była, zrozumieć. Ktoś może powiedzieć, nie przywiązuj się do ludzi, bo ich jutro może nie być. Albo jak to jest z tą śmiercią? Bo tak naprawdę wy trochę jesteście zaprzyjaźnieni z nią. Oswajamy ją sobie. Oswajamy ją sobie żartami, oswajamy ją sobie tworząc procedury, oswajamy ją sobie rozmawiając z bliskimi, próbując też w jakiś sposób powiedzieć im, że jesteśmy tego świadomi, nie czekamy na nią, ale że taka śmierć na wojnie nam może się wydarzyć. Ale dalej nigdy nie wiesz, co się zadzieje, jak się wydarzy. I ciężko jest powiedzieć, że można całkowicie oswoić się ze śmiercią, ciężko jest powiedzieć, że można spokojnie czekać na śmierć, jeżeli ona przyjdzie. Jeden z członków naszego zespołu w lato był ciężko ranny,
teraz walczymy o jego nogę. Było to dla nas silne przeżycie, dla naszego zespołu. Natomiast liczymy się z tym, że kiedyś przyjdzie informacja, że niestety nie mamy do czynienia tylko z rannymi, ale także i zabitymi w naszym zespole. Andrzej? Jak Kasia? Żyje. Co z tobą? Złamana noga. Krwawienie. Hej, wytali! U nas 300! Medyk bojowy to jest ten medyk, który idzie z żołnierzami, bierze plecak, idzie z żołnierzami w okopy. To jest ta osoba, która jest pierwszą pomocą medyczną, zaraz po autopomocy, zaraz po pomocy koleżeńskiej, można powiedzieć tą pierwszą, bardziej wykwalifikowaną pomocą, która ewakuuje żołnierza i przygotowuje go do dalszej ewakuacji do punktu stabilizacji albo do szpitala. Medyk pola walki nie leczy. Medyk pola walki to jest osoba po kursie, rzadko z doświadczeniem, wykształceniem medycznym, chociaż u mnie osoby to są osoby, które są totalnie ochotnikami, ale w życiu prywatnym niektórzy z nich są ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, lekarzami. Natomiast raczej jest to osoba po przeszkoleniu z medycyny pola walki, która ma za zadanie nie leczyć, tylko wcisnąć przycisk stop, przycisk pauza w procesie umierania. Zaopatrzyć pewne urazy, które są najbardziej charakterystyczne dla pola walki, walczyć z tymi głównymi zabójcami pola walki i wysłać taką osobę jak najszybciej na zaplecze, gdzie zajmie się nią wyspecjalizowany, wykwalifikowany personel medyczny, mający ku temu siły i środki. Okej, tu mamy teorię, a praktyka? Z czym się stykacie tak, można mówić, ostrzał? Co to jest ostrzał? Jakie są niebezpieczeństwa, które na was czekają w tych okopach, w blindażach, w dziurach w ziemi? Nie na darmo mówi się, że artyleria to łuk wojny. Nie na darmo wszyscy boją się gwiezdnych wojen, czyli dronów. Do tego dochodzi zmęczenie, szczury, głód, choroby, wilgoć, zmęczenie materiału. W pewnym momencie nawet żyjąc na 3 m2 pod ziemią, zadajesz sobie pytanie, czy tak naprawdę wrogiem nie jest twój kolega, bo zjadł ostatniego herbatnika. I rzeczy, które zazwyczaj były normalnie do przeskoczenia, urastają do skali wielkiego problemu. To jest całkiem inny świat. To jest totalne wyjście ze strefy komfortu, to jest totalne wyjście z czegoś, co dla nas jest racjonalne, co dla nas jest do przeskoczenia. Czyli wrogiem nie tylko jest artyleria i ostrzał, ale wrogiem też może być ty sam dla siebie. Na wojnie walczymy nie tylko z przeciwnikiem, ale z własnymi słabościami, których z każdą chwilą pojawia się coraz więcej, bo przedtem o nich nie wiedzieliśmy, ale wojna uruchamia w tobie pewne mechanizmy. Wojna tak naprawdę sprawia, że maski opadają. Ona wydobywa z nas to, co najgorsze, ale także i to, co najlepsze. Jakie słabości ty w sobie odkryłeś? Albo jakie słabości w sobie pokonałeś? Albo czego ta wojna ci nauczyła? Na przykład zrozumiałeś, że nie wiem, jestem w stanie co zrobić? Jestem wyjątkowo mało odporny na brak komfortu termicznego. Z chwilą, kiedy... Przecież chodziłeś po górach. Chodziłem po górach, tylko coś za coś. To znaczy ubierałem się odpowiednio i chcąc pozyskać te piękne widoki i hektolitry świeżego powietrza, wystawiłem się na mróz. Tutaj fakt, walczymy o ludzkie życie, natomiast kontrolę tego ciepła nie zawsze w okopach jesteśmy w stanie przejąć. Nie zawsze jesteśmy w stanie my ubrać się odpowiednio, przygotować odpowiednio, bądź być świadomymi tego, jakie warunki meteorologiczne nas czekają. No i wiesz, idziesz w góry, wracasz, masz ciepłe schronisko, ciepły śpiwór, w okopach nie zawsze masz z tym miejsce. Na pewnym kursie, który był symulowaną sytuacją zakładniczą, właśnie dotarło do mnie, że nie wyzwiska, nie kwestia bicia, bólu, nie napór psychiczny dla mnie jest największym problemem, tylko właśnie
termika i chłód. Dla mnie jest to najciężej przeskoczyć. Pamiętam w Bachmucie, w którym przez miesiąc żyliśmy w piwnicach jak szczury, by zapewnić sobie sen, by zapewnić sobie choć trochę komfortu termicznego, lałem butelkę wrzącej wody, wlewałem do butelki wrzątek i wrzucałem sobie taką butelkę z ciepłą wodą do śpiwora w nogi po to, by zapewnić sobie trochę komfortu termicznego, by móc zasnąć, by móc w miarę możliwości się wyspać i być rano gotowym do działania. I to jest jedno z cięższych wspomnień, ten chłód. Ten chłód, który przenika cię aż do kości. Czujesz go wszędzie. Jakbyś był soplem, po prostu. Co mi się udało zwalczyć? Myślę, że jestem w stanie zapanować nad swoim strachem. Myślę, że jestem w stanie myśleć zadaniowo. Myślę, że niezależnie od tego, jak ciężka sytuacja do tej pory miała miejsce, nie trafiło mi się, by całkowicie stracić głowę, rozum i dać się sparaliżować lękowi. Powietrze gęstnieje, geopolityka, nastroje, ekonomia, wszystko pokazuje, że, cytując trochę mistrza Sapkowskiego, że zbliża się czas pogardy, że zbliża się czas toporu i miecza. I moim zdaniem powinniśmy być na to przygotowani. Co byś polecił takim ludziom, którzy niby mają w świadomości to, że to może nastąpić, nie wiedzą kiedy, ale jak można się przygotować? Co można taki zwykły, cywilna osoba, która nagle przychodzi konflikt, przychodzi wojna, co taki człowiek powinien mieć? Co można, jak się może teraz przygotować? Miej nadzieję na najlepsze, bądź przygotowany na najgorsze. Zrób wszystko, by do czasu, kiedy mechanizm państwa zadziała i cię obroni, byś był sam w stanie ochronić siebie i swoją rodzinę. Zrób tak, by twój dom był twoją twierdzą, a nie pułapką. Jeżeli się okaże, że twój dom już nie będzie dla ciebie bezpieczny, przygotuj wszelkie środki i możliwości do tego, by przetransportować się, by przesunąć się w inne miejsce, które będzie dla ciebie miejscem bezpiecznym i zapewni ci przeżywalność. Musimy umieć zapewnić sobie podstawowe potrzeby. Musimy umieć zapewnić sobie żywność, ubranie, schronienie, wodę na najbliższe godziny. Musimy zabezpieczyć też wszystkie dokumenty, kosztowności, najpotrzebniejsze rzeczy, które stanowią to, kim jesteśmy. Kwestia kserokopii, kwestia digitalizacji. Później, kiedy wojna się zakończy, kiedy konflikt się zakończy, trzeba będzie wrócić do życia. To wszystko, te wszystkie dokumenty stanowią to, kim jesteśmy. Do tego kwestia przemieszczania się, poruszania się, to też musimy zabezpieczyć, musimy wiedzieć gdzie, w jaki sposób. To, co kiedyś nazywaliśmy normalną umiejętnością radzenia sobie z pewnymi rzeczami, gotowanie, tropienie, budowanie pułapek, broni, teraz jest sprowadzone do granicy, do terminu survivalu, do czegoś ekstremalnego, ekskluzywnego. Jesteśmy trochę takimi różami, które schowały się pod kloszami, pozbawiając się tym samym kolcy, licząc na to, że będziemy bronieni przez klosz, w którym upatrujemy mechanizm ogniwa militarnego i pozamilitarnego państwa. Kiedyś klosz może pęknąć. Kiedyś okaże się, że bez kolcy po prostu zostaniemy zdeptani, stratowani. No chyba widać to po wojnie w Ukrainie, że pociski spadają nie na pozycje żołnierzy, tylko prosto w budynki mieszkalne. Ukraina jest przykładem, że potrzeba tutaj nie tylko obrony, ale i ochrony powszechnej. Powszechnej, gdzie każdy obywatel jest elementem obrony i ochrony państwa. Już nie tylko z bronią w ręku, ale także i na zapleczu. W kwestii edukacji, przygotowania schronień, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, informacyjnego, składa się na to wiele obszarów. Staramy się, by nasze doświadczenie było wykorzystywane w kraju, by nasze doświadczenie zmieniało poziom przygotowania polskich i nie tylko polskich formacji mundurowych do zbliżającego się ewentualnego konfliktu. A jak was można wspierać, bo to też jest ważna rzecz, by tam działać bez wynagrodzenia?
Zapraszam na stronę w międzyczasie.org, na profile facebookowe w międzyczasie, na mój profil na X-ie, Damian Duda. Tam publikujemy materiały z naszej pracy, pokazujemy, jak ona wygląda, i zamieszczamy linki do zbiórek.